Witam piąteczek, podniesiemy towarzystwo. Żeby nie siadały do domu. Zobacz, tu nie wiem, zaraz dam radę utrzymać. Ale nie wiem, się da. Równo. Może nie równo, bo wszyscy muszą być na dachach. Spróbujemy. Tak się tam podtrzymać. Wiem, że nagrywam pustą budę, ale ważę więcej na pewno stałe. A wszedłbym się stawił, ale w tym czasie usiądę. Tam jest 40, to naprawdę wysoka, a reszta tak jakby chciała, a nie mogła. Ale dzisiaj się trochę podtrzymuje. Słońca nie ma, to gorąco nie jest. To tyle, to w górze chyba nie były te spady. Pojedynków, pojedyneczków, siedmiu kupa. No nie widzicie, to chociaż narratorem będę. Dobra, zajdę, bo nie zbyt.
tutaj. No ale parę minut dłużej przetrzymałem to towarzystwo. Ale jest, tylko schodzę. To wygląda tak. Posiedzą, pojedzą, jeszcze raz ruszę, jeszcze raz przytrzymam. I koniec na dzisiaj. Nie ma wolnego. Teraz dziennie, żeby tylko je tak przytrzymać, jak był czas, to się w końcu mogły razem złapać. O, łapią się same ze sobą. Nie w te kółko poszły i tylko było słychać, jak skrzydła strzelają. Łyczek kawki. Dwadzieścia trzy usiadły już. No i teraz mówię, i ten co był najlepszym lotnikiem teraz przy tym przepierzeniu, to słabo to jest. A już dawno sam nie ganiałem. Wczoraj, mówię, przed moim przyjściem byłem tutaj po 7 rano. Sąsiada tego z tyłu i z przodu złapały się razem. I ze 450 sztuk poszło tam dalej, do miejscowości Krusze. Straty, no chyba były. U tego mojego kolegi Pawła, koło 40 myślę. Sam mu 5 obłożyłem, sąsiad chyba 17 mu położył. Także a u sąsiada nie wiem jakie straty, tam ciężko też policzyć, bo mówi, że policzy gołębie, bo wcześniej liczył z tych co goni z tej budy tutaj, to było 702 albo 703, także a u mnie nie mam pojęcia ile jest. Żeby sobie usiadły tak w miarę chociaż. Ale myślę, że ze 3,5 paki do 4 jest. Któregoś dnia ja policzę, ale to przy znakowaniu, a nie chcę się na razie znakować. Chociaż już powinienem, bo w dniu wczorajszym wiedziałem, że jest gołąb na niebieskich znakach. Też miał słabe znaczki, moje te czerwone też mają słabe. To zanim go znalazłem, to się naprawdę zeszło. No to zostały w górze, jak wy mówicie, silne ptaki. Ale już są dużo niżej dzisiaj, jak się te trochę przyszło. Chcą chodzić. Damy im to. Akurat tego to możemy im dać. Ten czarny typer, co siedzi na budzie, to się rozmęczył z taki błędem. Chciałem go włączyć tam piórniem. No i dobra. Otworzymy, niech siadają sobie. Woda z octem dzisiaj. Olejek cząstkowy na karmę. Wygnę coś na drogi oddechowe.
złapały się te górne z dolnymi. Tylko dolne za szybko schodzą i górne nie nadążają. Albo na odwrót, te za wolno schodzą. Mówię, na razie tam widzę, jak pióra wyglądają u gołębi, to mówicie, żeby zamknąć dół, wynieść i będzie reszta chodzić. Ja uważam inaczej, że dzisiaj bym wyniósł dół, jutro następny dół by się pokazał i sam bym się wyzerował. Jeśli w październiku, koniec września, październik, będzie taki dół, będę myślał. Jak zobaczę, że jest wypierzony i on siada, kara będzie. Ale na razie musi być jak jest. No tak, sąsiad tam złapie parę sztuk z tego dołu, nic na to nie poradzę. No łapie z dolnych i z górnych. Zresztą macie gołębie, widzicie jak wyglądają. Patrzyłem jeszcze 5-6 do spierzenia niektóre. Niektóre już po 2. Ale ogony, a to na barkach widać. No wszystko się sypie. Pasowałby któregoś dnia wejść do gołębika posprzątać, ale jeszcze się boję. Musi być taka wilgotna pogoda, a wtedy kurz nie będzie się unosił, można maseczkę założyć i poświęcić ten jeden dzień. Ja dzisiaj co poświęcę dzień, a nawet dwa, a za 3 dni jest to samo. Proszę, w tych najmocniejszych jeszcze kilka kolorowych zostało. Krakowiaki widzę, z nami czerwony jeszcze chodzi. A nie postawiłbym na niego złamanego pęsa, jak to się mówi. Że on będzie chodził do końca. To, że będzie chodził, to każdy będzie jakoś tam chodził. Lepiej, gorzej. Chował się za budę, ale będzie chodził. O, teraz siada krakowiaczek czerwony. Zaraz posypiemy. Zresztą tego, co zostało z wczorajszego tutaj na ziemi, to jeszcze im starczy. Tam piszecie, że głodzę, ale już przyszedł czas, że dostają dosyt. I to mogę teraz nagrać. Nawet nie to, że teraz rozsypałem przed filmikiem do wczorajszego pasienia. Kukurydza, rzepak, proso, drobne, nie wiem czy widać. Muszą dostać, żeby się spierzyły ładnie. Jeszcze pojedynki wysoko. No i pojedynki jeszcze, jakieś tam z 10 sobie lata. Te żerników, myślę, że już nasypałem pszeniczki, one nie wiedzą, że tu leży.
Dobra, pozdrawiam wszystkich, na razie, cześć.